Siemaneczko, z tej strony Metal, witam w kolejnym odcinku Eleli z Metalem, w takim bardziej świątecznym, ponieważ dzisiaj jest Wigilia. Z racji tego, że jest Wigilia, chciałem wam złożyć życzenia, wszystkiego najlepszego na cały nowy rok, coraz lepszych wyników układają kostki, coraz lepszych kostek, coraz więcej kostek, dobrych wyników w nauce, no nie wiem jeszcze, szczęścia, zdrowia, czego tam jeszcze wam potrzeba. No i ogólnie wszystkiego najlepszego, żeby dużo wygrać na zawodach. O. Dobra, taka trochę improwizacja, ale liczą się dobre chęci. OLL na dzisiaj to takie C. C, który ma taki pasek żółty. No i rozwiązujemy go w taki sposób. Teraz wam pokażę. Tutaj jak go stworzyć, tutaj jak go rozwiązać, numer 31. No i teraz rozwiązujemy go, jedziemy. No, nie jest wcale taki trudny. Jedna z prostszych sytuacji. Teraz może trochę szybciej, a za chwilę trochę wolniej. Dobra, jedziemy powoli. Wyciągamy tego slota na początku i tą ścianą, z której już wyciągnęliśmy slota, którą już ruszaliśmy, jedziemy dalej w dół. Robimy ruch frontową ścianą i wracamy. No taki slot jakby nam wyszedł. I teraz wracamy tą frontową ścianą. I dosuwamy z tyłu tego slota, którego wcześniej wyjęliśmy. I wykonaliśmy algorytm. Teraz może jeszcze raz, czekajcie. Tak. Wysuwamy tego slota. Widzicie, on wyszedł. Jeszcze raz. Wysuwamy slota. Dalej wysuwamy tą krawędź. I robimy ruch frontową ścianą. I potem wracamy tym z powrotem, czyli robimy ruch R, wracamy tym i teraz mamy tego slota, który nam tu siedzi i musimy go wyrównać z tą krawędzią, czyli musimy zrobić ruch U i z powrotem wracamy. Wcale nie takie trudne. Jak ktoś już się nauczył, to fajnie, dajcie łapkę w górę, to ja jeszcze zrobię raz. No, ten algorytm już znacie, jest to tak jakby skip, no albo raczej X cross, no nieważne. To może jeszcze raz tak na szybko, że da się wykonać go szybko. Przepraszam, że się trochę filmik wydłuża, no ale trzeba wytłumaczyć. No, wystarczy go trochę wyćwiczyć. No. To chyba byłoby na tyle w tym filmiku. Aha, taka inna ważna rzecz. Będę niedługo organizował konkurs. No. Nie będą jakieś obfite nagrody, bo nie mam sponsora żadnego, ale będą do wygrania naklejki i przy okazji wam powiem, że potrzebuję, żeby ktoś zrobił wzór na koszulkę z metalem. Szczegóły to będą w filmiku konkursowym, może jutro, może pojutrze. To było na tyle. Do zobaczenia i trzymajcie się.